Czas na ciekawostkę. Załóżmy, że zrobiłeś domówkę i zaprosiłeś na imprezę 10 osób. Pierwszy przychodzi Michał, na ile możliwości Michał może się usiąść? Na 10. Zajmuje jedno miejsce i przychodzi Kasia. Kasia, na ile możliwości może się usiąść? Zakładamy wersję, że Kasia dobrze nie zna się z Michałem i na kolanach nie może usiąść Michałowi, czyli ma. Pozostałe 9 możliwości. Jakie działanie między nimi? Mnożenie tak jak w rzucie kostką było 6 razy 6 Czyli Kasiaś gdzieś usiadła, wchodzi Krzysiek, to Krzysiek może się usiąść na pozostałych 8 możliwości. Przychodzi Janusz, Janusz może się usiąść na 7 opcji. Przyszła Dagmacha, Dagmacha na 6 opcji. Przyszedł Wojtek, Wojtek na. Pięć możliwości. Przyszedł Krzysiek, Krzysiek na cztery opcje. Przyszła Dominika, Dominika na trzy opcje. Przyszła Izabela, Izabela na dwie opcje. I siadasz ty. Ostatnia możliwość. No to teraz pytanie, ile to jest? 10 razy 9 razy 8 razy 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 to 3 628 880 możliwości na to, że 10 osób usiądzie się przy jednym stole. Czyli masz ponad 3,5 miliona możliwości na zorganizowanie domówki u siebie w domu. To jest matematyka. To jest potęga prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Czas na imprezę.